Dobry wieczór! Kolejny nasz odcinek w zmienionej scenarii przy blasku zachodzącego słońca, jeszcze troszeczkę chłodna, ale za chwilę będzie ciepło. Dzisiaj wiech na dobranoc z tytułem Kapelusz Wujaszka. A swoim porządkiem w takie atomowe lato jak obecnie najlepiej się spędza urlop w Warszawie. Schować się można w każdej chwili przed deszczem, a nad morzem czy nad Kasprowem moknie człowiek i jeszcze za to płaci. To też nic dziwnego, że w Warszawie obecnie wycieczek, a wycieczek, cała prowincja się do nas zjechała. Oprócz tego cudzoziemcy z Ameryki, z Berlina, całymi kupami po mieście chodzą i oglądają tę naszą rzadką stolicę. Ale nie zawsze zostają się jak należy poinformowani o tym, na co się patrzą. Ja w miarę możności staram się przychodzić z pomocą takim zabłąkanym turystom. Idę sobie na przykład wczoraj przez ulicę Krucze, koło Grand Hotelu i widzę, że starszy facet w słomianym kapeluszu z wtążką w kwiatki posuwa sobie wolniutko i rozgląda się naokoło, jakby czegoś poszukiwał. Nikt inszy, tylko tak zwany wujaszek z Ameryki. Podchodzę i zaznaczam. Pan szanowny, z pewnością jako eksportowany rodak po dłuższym czasie ojczyznę zwiedza? A on przyświadcza, że faktycznie 40 lat tem nieobecnym w Warszawie i ani Róż nie może swojej rodzonej stolicy poznać. Mówię na to: Co pan się dziwisz? Ja stale zamieszkuję na miejscu i często gęsto nie poznaję po tygodniu niejednej ulicy. Ciągle do nowych domów przybywa, i ulica zmienia swój wygląd. To też, ale nie tak często. Najgorzej jest, jak budkie z piwem, do której oko przyzwyczajone w inne miejsce przeniesą. W ten czas dech pies. Stoisz Pan jak to głupi, bo wszystkie domy podobne. Pomimo to w miarę możności mogę panu szanownemu kawałek Warszawy pokazać. I owszem, on na to, to od czego zaczniemy? Może od pomarańczarni, a cytryny też tam są? I pomarańcz nie ma, nazwa tylko się taka została, w łazienkach się to znajduje. A co tam dają? Barbarę radziwi Panie, ja z żoną przyjechałem. Wiesz pan, żeby to mnie jakiś homąciuk z tak zwanego głębokiego terenu powiedział, to bym się nie dziwił. To pan, szanowny, nie wie, że Barbara radziwi za królową była, że teściowa niejaka bona, leniwymi pierogami ją struła? Właśnie o tym sztukie w pomarańczarni odgrywają szaf szaflarską Danutą na czele. Teatr tam teraz prowadzi jeden dyrektor z miasta Łodzi, łodziaki mają handlową smykałkę. Nawet o wiele tak nie masz pan dania racji od orczyków, żłóbków i temuż podobnież amerykańskiemu turyście ubliżać. Przez 40 lat i pomarańczarnia, i te pierogi z głowy mi wywietrzeli. Ale tak czy siak na łazienki dzisiaj za mokro. Zaproponuj pan coś inszego. No to może zwiedziem inszą historyczną rzadkość prywatny bar u ślepego Leona na szmulkach, odzywam się. On mnie odpowiada, że owszem, chętnie by się ze mną przejechał, bo jest siódma wieczór i jako Amerykan przyzwyczajony jest o tej porze lunch, czyli drugie śniadanie opychać, ale na przeszkodzie stoi mu brak bieżącej mamony. A po ostatnim bankrocie giełdowym w Nowym Jorku, Kennedy tylko po parę dolarów odpala Amerykanom na wyjazd. I czy by nie można tu gdzie opylić troszkę biżuterii rodzinnej, parę pierścionków, a także samo obrączek na koszta zwiedzania? Pokaż pan, może ja kupię jeżeli niedrogo, nadmieniam na to. Rzuciłem tylko okiem na te rodzinne klejnoty i mówię. No to faktycznie niewąski musiał być ten z giełdowy w Nowym Jorku. O wiele tombakowe pierścionki wam nie tylko zostali. Achże tyż farmazonie z nieboszczyka kiercelaka, kogo ty na wujaszka z Ameryki chcesz robić? Komu mosiężne złoto i brylanty z carskiej korony chcesz opylić? Waleremu wątróbce? Jak to usłyszał, z miejsca prysnął między taksówki, ale zgubił kapelusz. Podniosłem go i szukam obecnie prawdziwego wujaszka z Ameryki, któremu rąbnięto ostatnio w Warszawie słomkowe nakrycie głowy z szeroką stążką w herbaciane róże i boże krówki. Trzymajmy kapelusze i sakiewki. Dobranoc.